protestor, to czy mogę pomóc? Dobry wieczór, proszę pana. Ja to zostałem wyrzucony z domu. Jestem na Królowej Jadwigi Bydgoszczy. Ja, tam jest chłopak, który leży na łóżku. Nie, bo to było... To jest gumbowa górnica. I niech pan mnie wysłucha. To był taki, no, rozbijany nogę i palce, tak? I pan zachodzi z panem człowiekiem. I on się tak naćpał, a oni powiedzieli, że nie wolno mi ruszyć. Ja mówię, zostawcie, bo ja mu głowę unosiłem, mu pijana szła z ust. I on mnie wyzdzieli. Jeden człowiek umrze, on ma 27 lat. Ja wiem, dziecko, jak ci powiedzieć, nie chciałem. Proszę? To jest pana mieszkanie? Nie, absolutnie. 15%. Proszę? Jaki numer lokalu? Jak policja podjedzie, to ja pokażę. Tam są... i od razu nie sobie można wystarczać, bo tam są kraty na drzwiach. Ja nie wiem czemu. A tamta osoba, ale ja tam jak wychodziłem, to jeszcze jej głowę wziąłem do góry, żeby to nosem szło i wyrzucili. Pośpieszcie się. To jest panią pana kolega? Tak. Bo oni powiedzieli, że nie go słyszałem. Po narkotykach? Tak, bo oni byli jakieś DHB czy coś, ja nie wiem. Jakieś DHB i krople czy coś, ja nie wiem. Niech tu przyjdzie pogotowi policja, nie te drzwi zacznie. A moment, halo, proszę pana, tam, co tam graliście, co bo zagra? W żadną grę nie graliśmy, proszę pana, piliśmy normalnie. A kolega się maginał i zaczęli coś robić, to kazali mi wyjść, jak koledzy pomagałem na łóżku i położyłem go w pozycji bezpiecznej. Czyli noga tą... Oddychał? Jeszcze tak, a teraz harczy już. Osiem tym osiem może dusi nawet. Ja bym podjął od reanimacji, a tam nie mogę wejść. No, ja nie wiem, co dzieje. Pana, przytomny był, czy nie, nie przytomny? I, przy mnie bardzo, bardzo mało wyczuwalny puls. Ale ruszał się? Mówił coś? Reagował na słowa? Nie, nic. Nie, jak to się mówi, zrąk się. Pan nazywa? Ja to czekam, żeby przyjeździć zresztą. A masz kontaktowy ten, z którego pan dzwoni, tak? Tak, przyjeździć zresztą. Ale proszę, proszę powtarzać inny to samo. Skaże pan policję, rozumiem, tak? To jest mieszkanie. Ale to nie przyjadą do numerze, ja już nie oddycham. Ja chcę mu pomóc, halo, głowę... mówię do pana, niech się pan uspokoi. Łącz z pogotowiem, powiadają policję, niech pan tam stoi przy tym budynku. Skaże pan służbę. Dobrze, dziękuję. Nie odłączać się.